Lex.pl, Mateusz Smoter, ze mną Artur Kornik-Sowiński. Cześć Artur. Witam serdecznie. Artur, jadąc tu na ten obóz, na ten kamp, przeglądałem media społecznościowe i znalazłem chyba 5 nagłówków czy 6, w które nie klikałem, ale one mówiły, że chcesz walczyć z Mariuszem Pudzianowskim. Powiedz może, o co chodzi. Znaczy, taka idea się narodziła w mojej głowie, no i rzeczywiście chcę walczyć z Mariuszem Pudzianowskim, bo uważam, że to by była bardzo fajna walka, ponieważ by ludziom uświadomiła, że jeżeli ktoś długo trenuje MMA, to wcale te kilogramy, tak naprawdę ta masa nie jest ważna, tylko ważne są skille, ważne są umiejętności. No a moim zdaniem umiejętności mam 2 razy większe od Pudziana co najmniej. No. Ale Mariusz to też takich dwóch korników. Myślisz, że w ogóle mogłoby dojść do takiej walki, że włodarze KSW by się na to zgodzili? Znaczy wiesz co, nie mam pojęcia. No i ja pamiętam, że za czasów Pride bardzo lubiłem właśnie, kiedy były jeszcze takie organizowane pojedynki. Pamiętam Genki Sudo, jak walczył z Butterbeanem. Super walka, mi się zawsze to podobało. Zawsze chciałem walczyć z kimś co najmniej 2 razy większym ode mnie. No ostatnio tak siedziałem, myślałem nad tym pomysłem i jakoś mi tak Pudzian wszedł do głowy i mówię, kurczę, no przecież obskoczyłbym go dwukrotnie, no bo bądźmy szczerzy, no jak ja doskoczę do niego z ciosami, to ja potem mogę iść na kawę, wrócić i zrobić unik przed jego ciosem, no bo ze względu na masę i no to Mariusz jest co najmniej 2 razy wolniejszy ode mnie. No oczywiście też na tą walkę nie miałbym 66 kg, tylko więcej, a więc siłowo myślę, że po pierwszej minucie to już byśmy mogli śmiało nawiązać nawet siłową walkę z Mariuszem, ponieważ no, miałbym problemy przez pierwszą minutę, ale potem brak tlenu by spowodował, że podejrzewam, żeby sam się udusił. Ciekawa idea, ale przejdźmy do twojej następnej walki. Wiemy, że będzie to Jacarezinho. Czekaj. Tak, twoim zdaniem, miałbym szansę z Pudzianem czy nie? Nie wiem. No ale nie, no zawodnik, który tam trenuje MMA już dość długo, tam jakieś ma sukcesy, kontra Pudzian, który w sumie też trenuje długo, no ale czy tam jakiś taki progres jest wielki w jego przypadku? No, moim zdaniem nie, ze względu na to, że Mariusz jest bardzo silnym zawodnikiem i dlatego mu technikę będzie ciężko mu się nauczyć, jakąś technikę, nie wiem, parterową czy coś, ponieważ on nie będzie zwracał na szczegóły, ze względu na to, że on zawsze będzie nadrabiał siłą. Siła plus siła to jest technika, a więc w przypadku Mariusza no, jego predyspozycje fizyczne powodują to, że ciężej mu będzie, wiadomo, łapać pewne szczegóły. No, on nigdy nie będzie, nie wiem, kopał z półobrotu, nie będzie zakładał jakichś super dźwigni. Dlatego uważam, że jak najbardziej miałbym z nim szansę. I wydaje mi się, że każdy, kto tak śledzi MMA od dłuższego czasu i ma pojęcie już o na czym, z czym to się je, to by mnie nie skreślał w tej walce. Będą mnie skreślać ludzie po prostu, których tak naprawdę Mariusz przyciąga przed telewizory. No i właśnie ja bym chciał tych ludzi teraz nawrócić i pokazać im prawdziwe takie piękne MMA. Kornik jak prawdziwy Mesjasz, chociaż moja wyobraźnia nie ogarnia takiego starcia. Nie widzę tych plakatów Kornik versus Pudzian, no chociaż patrząc na te wszystkie filmiki z internetu, gdzie duży walczy z małym, to ten mały zazwyczaj wygrywa. Nawet Waso, twój przeciwnik, miał ostatnio taki pojedynek i wygrał z takim dużym gościem. Ale przejdźmy już do twojego następnego pojedynku. Wiemy, że będzie to Jacarezinho z Brazylii. Czy możesz coś powiedzieć o swoim rywalu? Widziałeś jakieś jego pojedynki? Wiesz mniej więcej, czego możesz się spodziewać? Wiem, że ma czarny pas w brazylijskim, bardzo dużo nokautuje i to z prawej i z lewej, ma kowadło w ręce, widać. Jest niższy ode mnie, szerszy, no taki mały Pudzian. To już tam w jakimś wywiadzie mówiłem, że właśnie taki typowy przeciwnik, którego łatwiej przeskoczyć niż obejść dookoła, bo no, szeroki jest strasznie. No więc na pewno też siłowo będzie bardzo dobrze przygotowany. No i tyle w sumie. Tam jeszcze tak dokładnie go nie przeglądałem, nie wiem jak to mój sztab szkoleniowy. No tutaj na sparingach staram się po prostu z niższymi już od ciebie walczyć, ponieważ wiem, że on jest niższy ode mnie. Twój przeciwnik nigdy nie walczył poza Brazylią. Gdzieś tam w informacjach prasowych się to pojawiało. Myślisz, że to będzie dla niego działało jako niekorzyść, kiedy przyleci do Europy i będzie się musiał zmagać z tymi doświadczeniami, których nigdy jeszcze wcześniej nie miał? Nie, wydaje mi się, że nie. To jest dużo bardziej doświadczony, jeżeli chodzi o walki, przeciwnik ode mnie, bo on ma tych walk ponad 30 chyba, a więc wątpię, żeby przylot samolotem go jakoś nagle, nie wiem, zdekoncentrował i to będzie nie ten sam zawodnik. Nie.
Znajdujemy się na 5. kampie Berserkerów. Ty jesteś weteranem tego kampu, bo przyjeżdżasz już od pierwszej edycji. Powiedz, z kim tu przyjechałeś i co tutaj robicie dokładnie pod twoją walkę? No, jak zwykle Alf prowadzi. Na tym obozie jest dużo technik na nogi. To, szczerze mówiąc, mi odpowiada, bo zawsze jakieś tam nowe spojrzenie na te dźwignie na nogi. Dobrze jest to się nauczyć kilku nowych technik, podoskonalimy je, no i może uda się zaskoczyć nawet mojego najbliższego przeciwnika już na KSW 5 marca. Przyjechałem z chłopakami z klubu. No i co, fajnie jak zawsze, bo jest bardzo fajna, luźna atmosfera. Chłopaki się nie spinają, a wręcz przeciwnie, każdemu służy jakąś radą, pomocą, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, no a więc bardzo fajna atmosfera, bardzo dobrzy zawodnicy, no bo są z KSW, z FEN-u, z PLMMA chyba też, ktoś jest, tak na wszelki wypadek wymienię. A no właśnie, no Piotr Kruszynka jest, no rzeczywiście, a patrz, mistrza pominąłem. No i co, sparujemy, trenujemy, rano są bardziej takie, uczymy się technik i troszkę sparingów parterowych, a wieczorem taki typowy trening sparingowy, tylko rozgrzewka i sparingi. Jaki to jest obecnie etap twoich przygotowań? Ile tych jeszcze przygotowań ci zostało? Jak na chwilę obecną wygląda twoja waga? No, waga wygląda, szczerze mówiąc, teraz najgorzej, najwyżej, jeżeli chodzi o cały cykl przygotowań, bo ostatnio sobie, kurczę, pozwoliłem na pizzę i mi podskoczyła niepotrzebnie, ale już myślę, że w ciągu kilku dni to ogarniemy i spadnie. Wszystko przez festiwal pizzy, kurde, w Pizza Hut. Powiem przekleństwo. Nie, no, a zostały 4 tygodnie, a więc już wchodzimy właśnie w te sparingi. Fajnie, że w końcu ten przeciwnik się pojawił, bo teraz już ta wiedza o tym moim przeciwniku jest mi potrzebna. Wcześniej była wydolność. Też byłem u Petra Soboty na tydzień pouczyć się głównie nowych technik, tam troszkę też posparować, zrobić wydolności siły. No i co, teraz oglądamy walkę mojego przeciwnika i będziemy starać się dobrać też sparing partnerów pod niego, obmyślić taktykę, no i realizować ją na sparingach, a potem przenieść to na walkę. Jakiś czas temu po zwolnieniu Marcina Wrzoska z UFC pojawiła się ta informacja, że on dostał propozycję walki o pas, że gdzieś tam o tym rozmawiano, ale było zbyt krótko, żeby on mógł się do tej walki przygotować. Co ty sądzisz w ogóle o takim zestawieniu? Zmierzyłbyś się z Marcinem już w walce o pas, takim zawodnikiem spoza KSW? Wiesz co, z każdym się zmierzył, kogo mi dało KSW. No, mówiąc o Wrzosku, nie słyszałem, że miał być, ponieważ tych zawodników tam miało być naprawdę wielu, tylko każdy odmawiał. To było tak, że mówili, że na przykład walczę z zawodnikiem A, po 2 dniach dzwonili, że ten zawodnik A jednak nie walczy, bo nie chce. Potem zawodnik B, zawodnikiem B to samo. No, przy zawodniku numer D powiedziałem, że dobra, trenerze, to tam wolę się już nawet z internetu dowiedzieć, tylko żeby nie było takiej zmiany non-stop, bo wiadomo, jak mi mówią, że na przykład, nie wiem, walczę z tym zawodnikiem A, no to wchodzę na YouTube'a i oglądam jego walki, się już tak jakoś tam w głowie nastawiam, po 2 dniach okazuje się, że to jednak B zawodnik, no i robię to samo, bez sensu to było, dlatego fajnie, że już ten Fabiano jest i cieszę się, że w końcu mam przeciwnika, bo jako chyba jedyny nie miałem do tej pory. No, ostatni będą pierwszymi. Dobrze, Artur, z mojej strony to wszystko. Jeżeli ty chcesz na koniec komuś podziękować lub kogoś pozdrowić, to bardzo proszę. Tak, chciałem podziękować wszystkim moim sponsorom, więc tak, firmie Immortal, Leki Smak, Katering Dietetyczny z Dąbrowy, Tom Manual Med, Pitbull, potem mamy Inżbut Rybnik, panu Tomaszowi, mamy Pandę, mamy Clickhouse, mamy Nickel Food, jeszcze kogoś pominąłem na pewno, za co serdecznie przepraszam, na pewno podziękuję na Facebooku dodatkowo. Dzięki bardzo. Dzięki, wszystkiego dobrego. Dzięki.